Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a.k.a. Michał. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji Zagrajmy Wy na Kłopoty Pantera. I teraz chronologicznie, żebym ja nic nie pokićkał, powiedzcie, czy ja to wszystko dobrze wytłumaczę w tym momencie. Otóż, poprzednim razem, w poprzedniej sesji, na początku byliśmy sobie w Chinach. No, to była jeszcze dwie sesje temu, no ale byliśmy sobie w Chinach i z Chin dostaliśmy się do Indii, ponieważ mała Chio chciałabyśmy zanieśli kwiatki na grób jej dziadka. No i tam zaczęliśmy wielką eksplorację w Indiach, bo najpierw pomogliśmy tam królowi? Chyba tak, to był król, czy... O, no, osoba zarządzająca tamtejszymi terenami. Dostaliśmy się do Butanu. Tak? Do Butanu? Tak, tak, do Butanu się dostaliśmy. I z Butanu tak naprawdę porobiliśmy tam parę krótkich misji, które zresztą trzeba było zrobić, żeby pójść dalej z grą. No i po Butanie, po tym wszystkim, dostaliśmy telefon od profesora Von Gufke i wróciliśmy z powrotem do Chiniwały, ponieważ dowiedzieliśmy się, że coś niedobrego się tutaj dzieje. No i natrafiliśmy na zanieczyszczoną Chiniwałę. Jak widzicie zresztą na załączonym obrazku, zanieczyszczona Chiniwała w tym momencie nam tutaj została ukazana. No i musieliśmy pod koniec sesji wziąć łom i wyciągnąć patyk stąd, no nie? No i po tym, kiedy deszcz już skończył sobie padać, zauważyliśmy ślady, które powiedziałem, że dopiero rozwikłamy zagadkę tych śladów w następnej sesji, czyli w dzisiejszej sesji, która ma właśnie teraz miejsce. Nagrywam to 20 marca i można by powiedzieć, że to jest idealne zakończenie zimy, ponieważ dzisiaj prawdopodobnie sobie gierkę skończymy. Dobra, moi drodzy. Zobaczmy, czy Von Gufke coś będzie chciał jeszcze z nami podyskutować. Tak więc, jeszcze tylko sprawdzę, jak to się nagrywa. Tu się nagrywa, tu się nagrywa. Spoko. Dobra, idziemy do Von Gufke. Może coś mądrego nam powie w końcu. Daj mi znać, jak już coś ustalisz. Okej. Zainteresujmy się śladami. Te ślady w błocie wyglądają podejrzanie. Prowadzą do samolotów. Von Gufke, znalazłem dziwne ślady w błocie nad jeziorem. To może być jakaś wskazówka. Nie działaj pochopnie. Nie możesz gonić wszystkich szczekających psów. Ale czy ja powiedziałem coś o psach? Jakby ja rozumiem, że te głąby z BCB są bardzo... Jakby rozumiem, że te głąby z BCB są bardzo podejrzane, no ale ja nic przez sekundę o psach nie wspomniałem, a raczej Różowy nic przez sekundę nie wspomniał o psach. Von Gufke, wiesz, że bardzo szanuję twój intelekt, ale czy jesteś pewien, że nie powinniśmy się zainteresować tymi śladami nad jeziorem? Chcesz być taki mądry? Proszę bardzo. Niepotrzebna ci moja pomoc. Wcale mnie nie słuchasz. W życiu ci już nie pomogę. Zostaw mnie. Dobra, bądź se tam ja pierdzielę się, obrażaj. Masakra jak z dzieckiem małym. Co za kurde czubek. Stary. Mimo wszystko uważam, że te ślady to wskazówka. No i bardzo dobrze. Idziemy za kurde śladami. A co? Co my się będziemy kurde pitolić w tańcu? No i dobra, i teraz tak. Skoro ślady idą tutaj, stąd, to musimy udać się do tego fioletowego samolotu. Tak mi się wydaje. Może nie najlepsza, ale lepszej nie mamy. No, to tutaj musimy się dostać. Bo tutaj nam gra jakby podpowiada, nie? Proszę usiąść i zapiąć pasy. Samolot zaraz wystartuje. Okej, okay, spoko, spoko. Miła pani, już siadam i zapinam pasy. Jest pani bardzo miła, więc od razu się posłucham. Mamy dziś dzień podróżujących zwierząt.
Najpierw krokodyl, a teraz pantera. Dzień podróżujących zwierząt. Witam, różowa pantero. Dziękuję, że wybrałeś linię L-główkę. Będziemy lecieć na wysokości 13 tysięcy metrów. Gdy zakończymy wznoszenie, będziesz mógł rozpiąć pasy i pokręcić się po kabinie. Bezwzględna firma przejmuje najlepsze nieruchomości. Znów głośno o spółce P i S. Tym razem wywłaszczyła wieloletnich rezydentów domu spokojnej starości Szczęśliwa Przystań. Ich nie można powstrzymać, powiedział dyrektor Szczęśliwej Przystani. Kiedy tylko pies postanowi, że wybuduje restaurację Macpies Burger, można od razu pakować manatki. Restauracja Macpies Burger? W obozie Chihuahua? Czy to możliwe? O! Mamy tutaj jakąś... To na pewno jest wyłączone? Jasne. No ale dla całkowitej pewności jeszcze przyciszę. Tym razem nie możemy niczego zgnosić. Musimy pamiętać o tym, co przydarzyło się nam ostatnio i nie ujawniać się. On nawet się nie zorientuje, że to porwanie. Będziemy latać dookoła świata. Już nigdy nie zbliży się do Pershinga. Nie ma szans nam uciec. Właśnie, szczurku. Nigdy nie wpadnie na to, żeby wyskoczyć ze spadochronem. A nawet jeśli, to nie pomyśli, żeby zaczekać 10 sekund, zanim pociągnie za uchwyt. No, no wiesz, po to, żeby spadochron nie zaczepił samolot. Wy pół główki. Jakie to są dzbany, naprawdę. Przysięgam, głupszych antagonistów to chyba nie było. Możesz podać mi rękę? Moi bracia zawsze wyciągali rękę do białego człowieka, ale biały człowiek za każdym razem nas zdradzał. A różowy? Nigdy takiego nie spotkaliśmy. Obiecuję, że nic złego was nie spotka. A nie wręczysz nam złych darów? Złych darów? Papierosów, alkoholu, piosenek disco polo? Moi bracia wcześniej nie znali tych okropieństw. Obiecuję, że nic złego was nie spotka. Okej, spoko. Czekałem, kurde, na tą muzyczkę. Myślałem, że ona już nie wróci z tej mapki. Ale czekaj chwilę. Disco polo, okej. Spoko, rozumiem. Nie każdy musi lubić disco polo. Ja na przykład... No średnio lubię, ale jak jest jakieś wesele, no to naturalne jest to, że człowiek tańczy do byle czego. Już może nie antagonizujmy tak tego disco polo, co? Jakby, no starczy takiego antagonizowania, no naprawdę, masakra w ogóle. Swoją drogą, te dwa barany, one są na poziomie amebowców. Co tu mogę więcej powiedzieć? Jakby... Nie, dobra, nie chcę mi się ich cisnąć już. Tak szczerze powiedziawszy, ja przez większość serii jadę z nimi jak z... wiadomo czym. Więc ja może teraz się przymknę i posłucham, co mają tutaj do powiedzenia mi postacie. W ogóle chyba w Afryce jesteśmy, co nie? To jest Afryka, tak mi się wydaje. Okej. On tak będzie muchę w ten sposób cisnął. Dobra, spoko. To są dendroglify. Nacięcia na drzewach wskazujące grupę kochanej osoby. Niektórzy aborygeni mumifikują swoich zmarłych, a potem chowają w takich miejscach.
Okej, okay. Fajnie, fajnie, fajna ciekawostka. To są dendroglify. Dobra, to były. To było. Kora jest naszym płótnem. Malujemy na niej i wykorzystujemy do wielu pożytecznych rzeczy. Okej. Okay. To eukaliptus. Jego liście to ulubiony przysmak misiów koala. Spoko. Coś jeszcze? Kupa mrów. Kupa mrów. He, śmiesznie. Kupa mrów. Dobra, spoko, spoko. Co ja tu mogę zrobić w takim razie? Kręci. Kręci. Wyglądasz mi na sprawną panterę. Możesz mi przynieść parę jadalnych pędraków? Za to, że mnie uratowałeś, jestem ci winien znacznie więcej. No spoko, pomogę ci, tylko... jak? O, sporo zwierzątek teraz przyszło, nagle, kiedy on se polasł. No dobra, to teraz tak, jak mu mogę pomóc? Wydaje mi się, wpadłem na ten genialny pomysł przed chwilą, jak zobaczyłem, że tutaj koala przyszła. Wydaje mi się, że koala trzyma coś, co powinno pomóc mi, żebym pomógł jemu. Tak więc, żeby pomóc jemu, to najpierw muszę porozmawiać z koalą. A podejrzewam, że koala, jako zwierzę, które się raczej, jak to się mówi... Mam to na końcu języka. Zjada eukaliptus, to podejrzewam, że eukaliptus będziemy musieli przynieść koali. Ale zobaczymy. Oddałbym lewą łapę za parę liści eukaliptusa. No to słuchaj. Mówisz masz. Nie, już mi wystarczy. A. Czyli jednak nie masz. Ej, co robisz? Koncentruję się. Na czym? Na tym wielkim kopcu termitów. Koncentruję się. Na tym wielkim kopcu termitów. Ślinka leci, co? Jestem Agamą, kołnierzastą. Śpieszę się, nie jestem groźny. Nie mogę gadać, lecę. A co tu zrobi teraz na przykład, jak podejdę do tego żółwia i walnę w dzwoneczek? Witam. Chcesz dowiedzieć się o buszu? Zadzwoń, potem nadstaw uszu. Skąd mogę wziąć jadalne robaczki? Szukaj w krzewach wiczety. Weź patyk i wbij go w korzenie. Jeżeli będzie łatwo wchodził, to znaczy, że znajdziesz tam pędraki. Dzięki. Ale mi podpowiedź? Jestem dziobakiem. Wydaje ci się, że wyglądam wyjątkowo śmiesznie? Nie, nie wyglądasz wyjątkowo śmiesznie, bo ja się nie zaśmiałem. Jestem torbaczem, to znaczy, że noszę moje maleństwa w torbie. Ale nie w zwykłej torbie, tylko w mojej torbie. Chcesz zobaczyć? Mały, pokaż się. Tak, mamo. Prawda, że śliczny? Mamo, zawstydzasz mnie. No i ta trauma do końca życia będzie miał ten mały. Będzie miał traumę do końca życia, mówię wam. To na pewno odpowiedni krzew. Po prostu to czuję. To na... Okej, okay, spoko. Odpowiedni krzew. O! Patrzcie, możemy tam iść. Idziemy! Może tam będę miał badyla, któremu będę mógł ściągnąć eukaliptus, a potem ogarnąć co trzeba. Tak mi się wydaje. No! Ostatni wgląd na mapkę, bo podejrzewam, że już nie będzie, kurde, takich rarytasów. Dlatego cieszcie się, póki macie tę mapkę i tą muzyczkę. Tę muzyczkę, przepraszam.
Oho, no nieźle. Masz pędraki? Masz pędraki? Masz pędraki? Masz pędraki? No on nie chce ze mną gadać, lol. Proszę, to mięso z kangura. Dzieci nie mogą jeść kangurzego mięsa, bo potem mają złe sny. Tak? Dlaczego? To pretekst, żeby zostało więcej dla dorosłych. Zmieniłeś zdanie? Nie zmieniłem zdania. Chciałbym badyl zebrać, tylko jak ja mam to zrobić, kurde, właśnie jak? Masz pędraki? Masz pędraki? No, bo on nic mądrego nie powie, to mogę sobie stąd iść już. Myślałem, że coś będę mógł odkryć, a tutaj dupa, nic nie odkryłem. Muszę, kurcze pieczone, w takim razie tutaj pogrzebać w tej sekcji. No coś mi się to nie podoba. Ej, chwila, moment. Ale przecież ja mam już. Zobaczcie. Dawaj mnie. Moje modlitwy zostały wysłuchane. Boże, jak ja kretyn jestem, ja zapomniałem o tym. Przepraszam najmocniej. Ale ja, kurde, skomplikowałem sobie. Moje modlitwy zostały wysłuchane. W ogóle śmieszna animacja tutaj była. Dobra, idziemy teraz do tego. Koncentruję się na tym wielkim kopcu termitów. Ślinka leci, co? Teraz tak, co ja tu mogę... Ja chyba mogę teraz pójść i pokazać temu. Spróbujmy przynajmniej mu pokazać ten badyl. No dobra, skoro mamy już robaczki zebrane, to teraz pójdźmy do tamtego i dajmy mu co jego, czyli te jego robaki, które on tak bardzo lubi. Tak mi się wydaje, że teraz to powinniśmy zrobić. Ale mogę się mylić, bo ja nie jestem jakby alfą i omegą i mam prawo też się pomylić, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no nie? Więc dajmy mu teraz te robaki. O, chyba tak. A, dziękuję. Wiedziałem, że je przyniesiesz. Nasz totem to święte zwierzęta, na które nie możemy polować w tych lasach. Dostaliśmy je od naszych przodków podczas snów. Snów? Snów! Znajdź taki instrument, a zagram dla ciebie. Opowiem ci o naszych snach. Ten instrument nazywa się digeridu. Robimy go z wydrążonych drzew. Ładne dźwięki, muszę przyznać, ale kurczę, nie wiem czemu, jakby, ja rozumiem, jest sytuacja jaka jest i tak dalej, ja się absolutnie nie śmieję, nie? Bo każdy jakby walczy o przetrwanie, ale kurde, no, tak żywcem robaki zjeść, jakby, nie wiem, to nie na moje standardy, to za dużo jak na mój żołądek, autentycznie. Mam momentami ochotę puścić pawia, jak ja widzę coś takiego, nie? Ale powstrzymuje mnie chociażby to, że ja let's play nagrywam, że nie chcę być obleśny. Wziąłem już... Koncentruj na tym ślin... Dobra, to teraz może... O! Witam w buszu, kocie miły. Chcesz coś wiedzieć? Ty dzwoniłeś?
Tak. Możesz mi powiedzieć, co to jest fligerysku? To znaczy kalamazu, bizeryfu, bugu bugu? Chodzi ci o digeridu. To instrument muzyczny aborygenów wykonany z wielkiej, wydrążonej gałęzi. Daje dźwięk... Aha! Papa! To jeszcze nie digeridu. Trzeba to wydrążyć. Chyba wiem, co musimy zrobić. Chyba wiem. Ślinka leci, co? Nie bardzo. Umiesz rzeźbić w drzewie? Zostawiam to tym małym chłopakom. Szkoda. Hej! Uwaga! Hej. Gotowi? Lisz! Co tu się stało? Boże, jak on wygląda! Boże, jak on wygląda! Co tu się stało? Czemu? Pernitki, nie zawiedźcie mnie! Dzięki! A mrówkojad? Różowy? A co z mrówkojadem? Mam nadzieję, że mu się nic nie stało, kurczę. Ej, autentycznie, ja się martwię o te zwierzęta. Różowy, ty kurde półgłówku. Dlaczego ty wrzucasz je w krzaki i nie dbasz o to, żeby im się nic nie stało? Znaczy, to jest gra dla dzieci, więc podejrzewam, że im się nic nie stało, ale... To wszystko dziwnie wygląda, tak? Niepokojąco bym mógł powiedzieć trochę. Trochę niepokojąco to wygląda. Dobra, zagramy se teraz. Z tym ziomeczkiem. A, teraz przyłóż do niego usta i dmuchnij. A ja opowiem ci o naszych snach. No i mamy piosenkę. Ale ja nie czytam ksiąg, żywemu słowu wierzę. Młody był ten świat i piękny jak wschód słońca. Gdy przodkowie moi szli tą ziemią kochającą. Śni się piękny, śnie nam śni o czasach naszych przodków. Śni się piękny. Let's
każdy zwyczaj głębszy sens. Gwiazdy nucą koły, samki z wiatrem niesie się ich pieśń.